Zamontowałem drugi akumulator. Musiałem wymienić akumulator w samochodzie. I wygląda na to, że akumulator jest jeszcze dobry. Więc założyłem tutaj drugą 74. Pod spodem jest moja 92. Więc mam teraz dwa akumulatory. I szykujemy się do podłączenia tutaj. To jest wejście telewizora. Zamontowałem przetwornicę. Jest podłączona do skrzynki z bezpiecznikami. Działa. Jest to 600-watowa przetwornica. Ona ma w piku 600, ciągłego 300. Ale wybrałem ją dlatego, że ja nie potrzebuję więcej, a poza tym jest to 12,24V, czyli mogę ją użyć w ciężarówce. Dlaczego jej nie schowałem? Gdyż po pierwsze potrzebuję chłodzenia, ale to nie problem. A po drugie potrzeba jest, aby widzieć te kontrolki i mieć włącznik. Też włączając widzimy, czy jest błąd, czy jest wszystko ok. Jak jest przeciążona, będzie świeciła się na czerwono i piszczała jeszcze. I tu jest jeszcze USB, chociaż ja już mam 4 USB, to jest piąte, które jest mi do niczego niepotrzebne. Podłączyłem ładowarkę. Mamy na wskaźniku 12 V. Włączamy. Ładuje. Napięcie spadło 11,9. Wiatrak jeszcze tutaj z tyłu się nie włączył. Też jest za mały pobór prądu. Przetwornica, jak słyszycie, włączyła wiatrak. Napięcie spadło do 11,7. Kupiłem sobie mały sejfik do auta, żeby móc zamknąć drobiazgi. Jest malutki. Praktycznie rzecz biorąc, drobiazgi, jakieś klucze, jakieś drobiazgi. Ale przymocuję go gdzieś na stałe do karoserii, więc to się będzie musiał postarać, żeby go stamtąd wyszarpać, a śrubokrętem nie da rady tak łatwo.